Uniwersum obecności rośnie w zastraszającym tempie, bo mamy w nim już 3 nomen omen części obecności, czwarta w fazie preprodukcji, 3 filmy o Annabelle, klątwa La Llorona, zakonnica, druga część zakonnicy w tym momencie jest już w trakcie nagrywania, tak, zdjęcia są, mają miejsce we Francji. Jest już zapowiedziany The Crooked Man, który tak naprawdę jest zapowiedziany od dawien dawna, więc zobaczymy jak to będzie, ale na pewno wytwórnia stwierdziła, ok, trzeba kuć żelazo póki gorące, bo jeżeli mamy franczyzę, serię, która nam dała już zarobki w miliardach, bo tak to trzeba rzeczywiście liczyć, no to musimy kuć żelazo, jak już mówiłem, póki gorące i będziemy dostawać tych filmów mnóstwo. Zaczęło się niepozornie. James Wan, facet, który no wtedy był oczywiście znany już z klasyków obecnie, czyli tutaj widzisz Piła czy Naznaczony, stwierdził, ok, zrobię film obecność, film oparty na faktach. Ważna rzecz, oparty na faktach. To na przykład masz 10 faktów, wybierasz sobie 3, ten film jest oparty na faktach. Tak to jest zrobione, więc to nie jest 1:1 przełożone z tego, co my oczywiście, co wiemy, co znaliśmy. No i tak, pomysł był, że w ogóle taki plan, taki chwyt Matryki Nody był, że w ogóle taki był slogan, pewien sposób reklamowy. No i trzeba przyznać rację, bo film rzeczywiście jest dobry. To jest fajny horror, dostajemy dużo rzeczy. Zresztą James Wan nas przyzwyczaił, że już nawet w fazie montażu, na stole montażowym gdzieś tam dużo rzeczy zostaje wyrzucanych, dokrętki są robione, ażeby to jakoś miało ręce i nogi. Tutaj między innymi oprócz tego, co znamy, poznajemy oczywiście Warrenów w tejże roli Vera Farminga, także Patrick Wilson, dostajemy Annabelle. Annabelle jest to prawdziwa lalka. Taką lalkę oczywiście Warrenowie mają w swojej kolekcji, a właściwie mieli, bo już zmarli jakiś czas temu. Tylko postanowiono zastąpić, bo prawdziwa Annabelle to jest zwykła Raggedy Ann, gdzieś tutaj proszę bardzo jest zdjęcie. I stwierdził James Wan, nie, trzeba jakąś inną wymyślić, taka, która będzie bardziej przerażająca, która będzie straszyła. No i w tym momencie tak to zostało zrobione, ale ta nasza Raggedy Ann pojawia się nomen omen bardzo często w tejże serii i to nie tylko tutaj, ale również i w Annabelle, nawet w filmie Halloween Raggedy Ann się pojawiła, więc rzeczywiście jakoś tak to wymyślono, że będzie sensownie, fajnie, będzie straszyło. Jak już mówiłem, film jest oparty na faktach i dużo rzeczy, jak to bardzo często w takowych filmach przemilczano, na przykład nie mamy tutaj informacji o tym, że Warrenów no podziękowano im, wyrzucono ich z tej sprawy, ponieważ nie byli w stanie pomóc. Więc jak najbardziej tutaj reżyser wykazał się niemałą inwencją twórczą, można by tak rzec. Ale mamy lata 70, niesamowity klimat. Rzeczywiście film zarobił mnóstwo pieniądzurów, więc gdy tylko się pojawiła szansa, żeby zrobić kolejną obecność, dobrze o tym wiesz, no to studio stwierdziło, musimy robić coś, musimy dalej straszyć ludzi. Gdzieś tam już kiełkował pomysł, bo skoro jest Annabelle, skoro ona stała się popularna, no to może coś tam będzie, ale nie, spokojnie. Najpierw mamy drugą część obecności. A ta o mało co nie powstała, gdyż James Wan dostał propozycję, ażeby wyreżyserować 8 część serii Szybcy i Wściekli. I jak to ładnie było określone, otrzymał life-changing amount of money. Co? Czyli taka góra pieniądzurów, które po prostu potrafi zmienić życie. Ale on stwierdził, nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, robię sobie obecność. No i rzeczywiście, ale spokojnie, coś odleczy, to nie ucieczę, do Szybkich i Wściekłych też dotrze. James Wan jest perfekcjonistą, no to tutaj dało się to we znaki, zwłaszcza w Verze Farmidze, ponieważ jedną ze scen, akurat tak, gdzie musiała sobie krzyczeć, James Wan powtarzał z nią, właściwie ona powtarza 50 razy. Tak, 50 razy. Teraz już możesz domyślać, czemu niektórzy aktorzy ubezpieczają swój głos. No i tak się stało, że Vera Farminga straciła głos. Zdarła tak głos, że nie mogła mówić. Oczywiście trzeba było troszeczkę pozmieniać grafik, pokombinować, żeby te zdjęcia z jej udziałem mogły być w późniejszym terminie. Udało się, no ale rzeczywiście to pokazało, jak bardzo James Wan wymaga od aktorów i jak aktorzy potrafią się dla dobrego filmu poświęcić. No, bo wiadomo, jedynka to było dobre kino, dużo pieniądzów zarobiło, krytycy i fani byli zachwyceni, oczywiście, że tak. Więc no, Vera Farminga poświęciła się i trzeba przyznać, że wyszło na dobre, bo druga część to też nie jest złe kino.
na początku mamy zarysowane historię Amityville, ale tylko zarysowaną. Później jedziemy do Anglii i tam jedna z dziewczynek jest opętana. Jak zresztą Jamie Hodgson powiedziała, że mniej więcej około 2% z tego, co było zanotowane, bo pamiętaj, ten film jest również oparty na faktach, to około 2% to była ściema. To ona po prostu wymyślała, dodawała, a reszta była rzeczywiście prawdziwa. Trudno się nie zgodzić, że ciarki mogą się pojawić. Co się również pojawia? Pojawia się nasza zakonnica, czyli Valak, a nie było to wcale takie oczywiste, bo kiedy nakręcono film, to jej nie było w ogóle w planie. Był tam demon, pojawiał się, możesz go zobaczyć na samym końcu, pojawia się na chwilkę, ale już na stole montażowym, kiedy film był w edycji, James Wan stwierdził, jest aspekt, który bym chciał zgłębić, a co najlepiej się nadaje do ukazania demona, jak nie zakonnica, osoba święta. Więc w ten sposób to zrobiono i dokrętki były. W tym momencie Bonnie Aronson dostała angaż, stała się właśnie zakonnicą, czyli Valakiem. To, że on się pojawi, mamy już zapowiedziane kilkakrotnie, ponieważ 5 razy widać jego imię, jego nazwę, jak zwał, tak zwał. Jest po pierwsze, widać na oknie w kuchni, można sobie przyjrzeć. Jest na ladzie w kuchni, 3 razy w salonie, gdzie Lorraine siedzi wraz z córką, więc jak się przypatrzysz, to tam na półkach, gdzie są książki, widać, dziewczynka robi sobie, powiedzmy, naszyjnik z literek i tak dalej, i tak dalej. Tam to się również pojawia i rzeczywiście ma to ręce i nogi. Film jak najbardziej, to są cały czas lata 70. Utrzymany mamy dosyć poważny klimat, poważne straszenie. Ale oprócz tego uniwersum obecności się rozwija, bo mamy ten oczywiście gabinet, muzeum, jak zwał, tak zwał, muzeum Warrenów, gdzie są te rzeczy, a na przykład oczko do nas jest puszczone przez Jamesa Wana, gdyż jeżeli się przypatrzysz uważnie, jest tam do góry nogami stoi czaszka. No i ktoś powiedział, no i co, czaszka, no to rzeczywiście w porządku. Ale tę czaszkę wykorzystano w filmie Vice Versa, gdzie Fred Savage, tak, ten taki gentleman, który starsi widzowie mogą pamiętać z serialu Cudowne Lata, zamienia się z ojcem miejscami, wypowiada życzenie i zamienia się oczywiście w roli ojca Judd Reynolds. Można go kojarzyć i niedługo będzie w kinach kolejna część Gliniarza z Beverly Hills, więc on tam się oczywiście pojawia, on tam występuje, więc nie tylko to, że tam jest mnóstwo rzeczy, które James Wan postanowił wykorzystać w swoim uniwersum, bo można się domyśleć, że większość z nich będzie wykorzystana, większość z nich dostanie swój film, albo przynajmniej gdzieś tam będzie, może nie podstawą, ale dodatkiem do którejś z części i tutaj akurat oczko puszczone. Ja uwielbiam takie smaczki, oczywiście, że tak. Nie tylko zresztą ja, ty również dlatego oglądasz takie ciekawostki. A James Wan stwierdził, okej, jest dobrze, jest fajnie, a studio stwierdziło, skoro jak najbardziej. Włoska firma Mamon na kasu, czyli szmal, musi się zgadzać i zgadza się, bo jest dobrze, to robimy 3. część. Obecność 3 na rozkaz diabła. No, troszeczkę musieliśmy poczekać na tenże film. W międzyczasie były oczywiście Zakonnica, Lajorna, Annabelle i tak dalej, ale stwierdzono, okej, jest już czas nadszedł, ażeby ten cykl obecności zamknąć. Nie zamknąć, żeby rzeczywiście domknąć, dać kolejny schodek, no bo wiadomo, że 4 jest już w drodze. Rzeczywiście postanowiono tutaj złożyć ukłon, jak to James Wan ma zresztą w swoim zwyczaju, on już jako producent stwierdzono, okej, no to może zrobimy tak, że będzie ukłon w stosunku do innych dobrych straszaków. I na przykład, jeżeli popatrzysz, ojciec Gordon, gdy wysiada z taksówki i masz skojarzenie z Egzorcystą, no to oczywiście, że tak, jest to założone. W oryginale Max von Sydow wysiadał przed domem, w którym Linda Blair szalała, więc to się zgadza. W szpitalu słyszymy dr Merritt, na dr Merritt oczywiście również nawiązanie do Egzorcysty. Łóżko wodne dla fanów roku 1984 Wesa Cravena i Koszmaru z Ulicy Wiązów, dokładnie wiemy, jak to Johnny Depp jak najbardziej popłynął, no lata 80. no to już były całkowicie inne czasy, ale postanowiono zrobić w ten sposób i co jest mocą obecności, postanowiono zrobić dużo rzeczy, co tylko jest możliwe realistycznie, więc na przykład na początku, jak widzisz tego chłopczyka, który tak się wygina dziwnie. Tak, jak już w tym momencie mam ciary, to nie jest żaden komputerowy efekt, nie. Tak naprawdę nie jest to on, ale zatrudniono właśnie gimnastyczkę, która potrafiła swoje ciało tak ukierunkować, ułożyć, żeby rzeczywiście wyglądało to bardzo nienaturalnie. Oczywiście komputerowo już zamieniano twarze, czyli twarz naszego bohatera dali na jej twarz. CGI, czyli komputerowo generowane efekty są rzeczywiście już w tym momencie na tyle dobre, że można to było zrobić i wyszło to bardzo przekonująco. Naprawdę jest to jedna z najmocniejszych
części. Jest to jeden z najmocniejszych aspektów tego filmu, bo tylko patrzysz i tak sobie myślisz, a to tak można? Ciarki są jak najbardziej. Wiele lat temu próbowano to zrobić przy okazji Egzorcysty. Nie wyszło to tak dobrze, ażeby to umieścić w filmie. Tym razem wyszło to bardzo dobrze. Oczywiście najważniejszą częścią tego filmu, a właściwie podstawą są Warrenowie cały czas, bo akurat obecność to są tylko i wyłącznie, nie tylko i wyłącznie, ale głównie oni. Miał się również pojawić jeszcze demon. Stwierdzono, że dodamy to i tamto, ale James Wan mówi, nie, to już będzie za dużo. Rzeczywiście namieszamy ludziom, bo jak tak popatrzymy, to jest i to i tamto, więc skupmy się, będzie tylko jeden z Wall i to wystarczy na początek, a jeżeli coś będziemy chcieli rozwinąć dalej, no to zrobimy czwórkę, albo zrobimy The Crooked Man, albo Ferryman, wiadomo, z obolami, albo zrobimy film o wilkołaku i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie patrzę na Jamesa Wana, ma 20 filmów w tym momencie robi. Jako producent, reżyser, scenarzysta, różnie jest. Niektóre są w filmie preprodukcji, inne są kręcone, inne już są montowane, więc różnie to bywa, ale rzeczywiście facet jest zapracowany i jeżeli uniwersum obecności będzie się rozrastało w takim tempie jak do tej pory, no to obstawiam, że przed rokiem 2030 dostaniemy jeszcze przynajmniej z 5 filmów. A jeżeli lubisz ciekawostki, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. Jako że trzy pierwsze części obecności zarobiły kilkaset milionów dolarów, no to kolejne filmy były oczywiście tylko i wyłącznie kwestią czasu. Na koniec w ogóle podam chronologicznie, jak należy oglądać cykl obecność, ale teraz chcę powiedzieć o zakonnicy, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, w obecności 2 przedstawiono nam Valaka, więc teraz powiedział James Wan, ok, no to pokazujemy historię, całą skąd, co, gdzie, jak i kiedy, bo rzeczywiście trzeba to opowiedzieć i to był strzał w dziesiątkę. Yes, yes, yes! Bo jak do tej pory, Zakonnica to jest film, który zarobił najwięcej z uniwersum obecności, 366 milionów dolarów przy budżecie 22 baniek, więc bardzo dobrze, nawet jeżeli weźmiemy, że kolejne 20 milionów dołożono do produkcji na reklamę i marketing, to film na 300 zarobił ponad 320 milionów, więc rzeczywiście bardzo fajnie. Akcja się dzieje w Rumunii, tam oczywiście też w Rumunii, a także głównie w Rumunii, ale w Transylwanii, czyli tak, jak najbardziej znany motyw od Drakuli, tam kręcono ten film. W roli jednej z zakonnic wystąpiła Thaisa Farmiga i jak najbardziej jest to siostra Wery Farmigi, podobieństwo jest bardzo, bardzo duże i bardzo mnie cieszy, że w tym filmie mamy swój polski wątek, można by rzec, ponieważ za muzykę jest odpowiedzialny Abel Korzeniowski. Podoba mi się to. Facet rzeczywiście bardzo dobrze w sieci filmowym znany i muzyka robi wrażenie, zwłaszcza ten chór męski. A jeżeli się przysłuchasz dokładnie, to oni cały czas tylko pośpiewają jedno. Non, tak, zakonnica, ale to, patrz, no nie widać, na szczęście, ale mam już ciary, mam już rzeczywiście dreszcze. Oczywiście do roli Valaka powraca Bonnie Aronson. Sprawiła się bardzo dobrze w tejże roli. Nie wiem, czy widziałaś ją bez charakteryzacji, ale jest, idzie, jesteśmy w stanie, zresztą zobacz sama, że można w pewien sposób rozpoznać jakieś tam cechy charakterystyczne dla Valaka, no bo to jest rzeczywiście tak, no tak po prostu wygląda Bonnie Aronson i to wszystko w tym temacie. Gdy wrzucono zwiastun na YouTube'a, ludzie zaczęli się żalić, zaczęli płakać, w ogóle nie, my nie chcemy oglądać ten film, ten zwiastun jest tak straszny, że trzeba go usunąć. Oczywiście, że tak. Bardzo szybko wytwórnia usunęła zwiastun z YouTube'a, wystosowała list, bardzo przepraszamy, nie spodziewaliśmy się, że ten film będzie aż tak straszny, ale no wiecie jak to jest w uniwersum obecności i tak dalej, i tak dalej. My dobrze oczywiście wiemy, że jest to chłyt! Materkin dod! No bo co to dużo mówić, skoro taka poczta, taka reklama pocztą pantoflową jest zawsze najlepsza, no bo w tym momencie to my już sami się czują, ten film jest tak straszny, że ja muszę go zobaczyć, muszę iść do kina. No i stąd się właśnie wzięło 366 milionów, ale to tylko pamiętaj, to jest tylko i wyłącznie wpływ z kin. A jeżeli chodzi o DVD, Blu-raye, różnego rodzaju VOD, platformy streamingowe i tak dalej, no to na pewno tych pieniądzów jest dużo, dużo więcej. A fabuła tego filmu? Nie, przy okazji obecności mieliśmy film oparty gdzieś tam na faktach, tutaj jest fabuła całkowicie wymyślona. Chronologicznie akcja zakonnicy dzieje się przed Annabelle, więc no ja wiem, że później w jednej z części Annabelle pojawi się Valak, no ale do tego oczywiście dojdziemy.
W każdym razie film spodobał się fanom niekoniecznie. Okej, można go obejrzeć, ale nie jest to kino rewelacyjne, ale na tyle się spodobał, że studio stwierdziło, no jak najbardziej, 366 milionów dolarów to nie w kij dmuchał. Jak już mówiłem, 5 września 2022 roku rozpoczęły się we Francji zdjęcia do kontynuacji. Bonnie Aronson oczywiście powraca, również podstawowa ekipa. Możliwe, że pojawi się nawet Vera Farmiga. Aha! Pewnie tylko i wyłącznie w epizodzie, ponieważ ostatnie wieści są takie, że w tym momencie trwają negocjacje, podpisywanie kontraktu, a film już jest skręcony, więc nie może być to rola pierwszoplanowa, chyba że będą tak kombinowali, że zdjęcia z Verą Farmigą będą zostawione na sam koniec. Zobaczymy, domyślam się, że jeszcze w tym roku, w przyszłym roku dostaniemy dwójeczkę zakonnicy. Zakonnica sobie poradziła? Oczywiście, że tak, więc robimy dalej filmy, kręcimy dalej filmy z uniwersum obecności. Klątwa La Llorona. Tak stwierdzono, okej. No ale czekajcie, zaraz. Ona się nie pojawia w żadnej obecności. W zakonnicy się również nie pojawia. No był już Annabelle wcześniej, również nic. Więc co zrobimy? A może zrobimy tak, że na przykład dodamy tutaj ojca Pereza. On się pojawiał w Annabelle. No to będzie tam jakoś w porządku coś. Nie będziemy nic mówić o Warrenach, bo no nigdy nie wiemy co, gdzie, jak i kiedy, ale może coś tam gdzieś jakoś się pojawi. No i tak naprawdę czuć, że Klątwa, no to jest film, właśnie Topielisko, Klątwa La Llorona. Czuć, że ten film jest dodany na siłę w pewien sposób, że tak, aby sztucznie, można powiedzieć, poszerzyć te uniwersum, ponieważ nie jest to dobry film. To jest pierwszy film w uniwersum obecności, który jest po prostu słaby. O ile Zakonnica nie była wybitnym kinem, o ile Obecność 3 również, no one nie były filmami słabymi, były ok, przeciętniaki, ale rzeczywiście dało się je obejrzeć. A Klątwa La Llorona, no tutaj nie jest dobra sprawa i widać, że nie tylko twórcy, ale chyba i osoby zarządzające kinami, no tak jakoś rzeczywiście chyba też ten wniosek wyciągnęły, ponieważ pewnego dnia, dawno temu w odległej galaktyce, nie, w Kanadzie, Montreal, podczas jednego z seansów, kiedy to dzieci siedziały na sali kinowej i oczekiwały na detektywa Pikachu, bo wtedy też wyszedł, komuś się pomyliły taśmy albo dyski twarde, albo cokolwiek innego. W każdym razie zaczęto wyświetlać im właśnie Klątwę La Llorona. No okej, okay, no oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie obejrzały dzieciaki całego filmu, ale jeżeli wiesz, jak ten film się rozpoczyna, no to musiało być dla nich to wstrząsające przeżycie. Oczywiście, że tak. I to tylko pokazuje, że nie zawsze więcej znaczy lepiej. Czasami, mówiłem, James Wan produkuje teraz i robi 20 filmów. Wydaje mi się, że gdyby skupił się na konkretniej, na niektórych produkcjach, to może byłoby to lepsze kino, na pewno byłoby to lepsze kino, byłoby ciekawsze, a nie polegalibyśmy tylko na tanich straszakach, które wyskakują co 5 sekund i bardzo szybko nam się nudzi. Jeżeli chcesz obejrzeć lepszy film od Topieliska Klątwy La Llorona, proszę bardzo. Tutaj jak najbardziej Piła albo Naznaczony to są dużo lepsze filmy niż ta część. No chyba, że oczekujesz dużej ilości straszaków, które tak naprawdę jak już mówiłem, po 5 sekundach się znudzą. Fabuły, która nie wciąga. Ja wiem, że to jest home horrory, no oczywiście, że tak. I to już nie jest pierwsza część, bo jeżeli weźmiemy wszystkie horrory, które powstały wcześniej w uniwersum obecności, to Klątwa La Llorona to już jest szósta część. I ja rozumiem, ale my też już obejrzeliśmy wcześniej 5 filmów, więc mieliśmy pewne oczekiwania. A tutaj twórcy, krótko mówiąc, nie sprostali i wydaje mi się, że nauczyli się. No mam nadzieję, bo film zjechany przez krytyków i jest to część, która zarobiła najmniej. Przy budżecie 9 milionów 123 zarobił. No też dosyć sporo, nawet jeżeli weźmiemy, że drugie tyle poszło na reklamę, to stówkę zarobił film na czysto. Dosyć poważne pieniądzury i nie na tyle małe, ażeby studio mogło powiedzieć, okej, no to my rezygnujemy z robienia kolejnych filmów. Nie, oczywiście, że nie. Kolejne filmy to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Annabelle, oczywiście, że tak. Jest to integralna część uniwersum obecności. Pojawia się w wielu filmach oczywiście. No i nie mogło być inaczej. Musiała dostać swój film. Pojawia się jak najbardziej w pierwszym filmie, który wyreżyserował James Wan. A Annabelle to już jest fikcyjna. Jak najbardziej historia. Całkowicie wymyślona, więc tak jak było przy okazji obecności 1 i 2. Gdzieś tam ktoś tam powiedział, że jest na faktach. Tutaj jest całkowicie wymyślona fabuła. Aczkolwiek pamiętajmy, że lalka jako taka istniała. Oczywiście, że nie jest to ta, którą znamy w filmie. Tamta standardowa, proszę bardzo, tutaj możesz zobaczyć jak wygląda. Była to zwykła szmaciana Raggedy Ann, ta się nazywała, ale James Wan, jak już mówiłem, stwierdził, nie no, musimy dać jakąś taką straszniejszą, bardziej przerażającą i wymyślił właśnie taką, a Raggedy Ann pojawia się tak naprawdę w każdej części Annabelle i w wielu innych filmach. A prawda do Annabelle jest taka, że mniej więcej
1970 właścicielka tej lalki widziała, jak ona się porusza. I to nie, że okej, w porządku, ona sobie chodzi, jak na przykład Chucky, nie, że dzisiaj jest w pokoju, jutro jest w kuchni i tak dalej, i tak dalej. Głównie o to chodziło, więc my wiemy, że w tym momencie w filmie Annabelle nie jest to lalka zła w samo sobie, tylko demon, który nią operuje, używa jej jako, powiedzmy, przekaźnika rzeczywiście, i stwierdzono, ok, robimy Annabelle, i bardzo dobrze im to wyszło. Film zarobił przy budżecie 6,5 milionów, 260 niemalże milionów dolarów, więc duże pieniądzury. Fani, oczywiście, że tak, zarówno fani, jak i krytycy powiedzieli, w końcu dobry horror, dobry straszak. Nie jest to wybitny film, przypominam, nie jest to wybitny, ale jest to dobry film, który w ciekawy sposób nas straszy. Bardzo często w uniwersum obecności dostajemy nawiązania do innych filmów, do innych twórców, czy to do Egzorcysty, czy do Koszmaru z ulicy Wiązów. Tutaj stwierdzono, że będzie dużo nawiązań do filmu Romana Polańskiego, czyli Dziecko Rosemary. Nasi bohaterowie nazywają się Mia i John. Oczywiście, że tak, tam w filmie Romana Polańskiego mieliśmy aktorów Mia Farrow i Johna Cassavetesa. Mamy tutaj kobietę w budynku i gdzieś tam diabeł jest w tle. Podobnie było przy okazji Dziecka Rosemary i więcej oczywiście takich nawiązań, więc takich oczek puszczonych do fanów, a my takie rzeczy lubimy, my takie rzeczywiście uwielbiamy. Wracając jeszcze do samej Annabelle, historia jest taka, że no, pielęgniarki, kiedy otrzymały tę lalkę i widziały, że ona się rusza, stwierdziły, że trzeba coś wymyślić i postanowiły pójść do medium, które no, miało możliwość umiejętności kontaktowania się ze światem zmarłych, i z tego wyszła taka historia, że w 1860 roku żyła sobie dziewczynka, nazywała się ona Annabelle Higgins, była oczywiście dzieckiem i ciało jej znaleziono za domem, gdzieś tam mieszkała na farmie, oczywiście w to wszystko była wplątana ta lalka. Część z tej historii oczywiście dostaniemy później w kolejnym filmie o Annabelle, ale gdzieś tam to ugruntowuje nam fakt, że tak, Annabelle gdzieś tam istniała, Annabelle naprawdę była. No, nie bez powodu Warrenowie trzymali ją w szklanej szafce, niech tak będzie. To prawda, szafka specjalnie z katedry, poświęcone szkło i tak dalej, no ale rzeczywiście Annabelle nie jest najmilszą lalką, tak, gdzieś tu można spokojnie postawić obok Chuckiego, mimo że praktycznie rzecz biorąc nic w filmie ona sama nie robi, jak już mówiłem, to raczej demon, jeżeli się już nawet pojawia, to właśnie on, a lalka ani nie zabija, ani nie dźga, ani nie odgryza nosów, po prostu sobie jest, ale ona jest zrobiona w taki sposób, że naprawdę to nam wystarcza, i Annabelle to jest rzeczywiście dobra część, a skoro zarobił film tyle pieniądzurów, oczywiście, że tak, no to co powiedziało studio? Zgadza się nam, włoska firma Mamon na kasu, czyli szmal, i robimy drugą część. W dwójce postanowiono zastosować dosyć częsty chwyt, trik. Dostajemy tak zwany prequel, czyli historia, tak, oczywiście to, co działo się przed pierwszą częścią, czyli jak powstała Annabelle, skąd ona się wzięła, jak się narodziła i tak dalej, i tak dalej. W końcu tytuł Narodziny Zła, i nie są to jedyne Narodziny Zła w historii horroru. Rzeczywiście takowe są bardzo, pojawiają się bardzo, bardzo często. Tym razem również James Wan nie reżyserował filmu, wziął się za produkcję, był kierownikiem, był producentem wykonawczym, również był odpowiedzialny za historię, fabułę w jakiś tam sposób. David S. Sandberg, który miał reżyserować, który dostał ofertę, powiedział, nie, dziękuję bardzo, nie chcę, no bo to jest kolejna część, to wiadomo, ramy sztywne i tak dalej, a wytwórnia powiedziała, masz mieć w dupie paragrafy. Mogę? Okej, słuchaj, możesz z tym filmem zrobić, co ci się żywnie podoba. Musimy podążyć w tym kierunku, ale jak do niego dotrzesz, to już zależy od ciebie. On na to... Podoba mi się to. No i rzeczywiście stwierdził, okej, robię to. Jest mnóstwo wstawek z uniwersum, no jest Annabelle i jest Raggedy Ann jak najbardziej, ale również pojawia się Valak, tak, nasza zakonnica, która gdzieś tam funkcjonuje. Mamy ją na zdjęciu, w jednym momencie jedna z zakonnic, normalnych zakonnic, pokazuje dżentelmenowi zdjęcie i mówi, no tak, tu rzeczywiście są siostry z Rumunii, bardzo je lubią, tam gdzieś patrzy, a ta z tyłu zakonnica, to kto to jest? A nie kojarzę tej zakonnicy, a to oczywiście jest Valak. Również gdy jedna z bohaterek ma wypadek, patrz, demon zrzuca ją z pierwszego piętra na podłogę i nie może chodzić, no to siedzi sobie na słonku, na wózku, i ktoś za nią staje, zaczyna ten wózek pchać do stodoły, no i wygląda jak zakonnica, a sami twórcy stwierdzili, to jest właśnie Valak. Nie jest co prawda pokazana twarz, tylko i wyłącznie
tylko i wyłącznie mniej więcej korpus, no ale w tym momencie wiemy, że to jest Valak, ponieważ demon, który, że tak powiem, zawiaduje Anabel, to jest jedno, a Valak jest drugi i oni razem współpracują, ażeby rzeczywiście nieść spustoszenie, nieść grozę i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej jest ten film przesiąknięty, przenikają się, co tu dużo mówić. Jedną z ofiar w tymże filmie jest pani Mullins, której właśnie córka ginie w nieszczęśliwym wypadku, no i potem jest demon mówiący, że jest ich córką, wchodzi w ciało lalki Anabel. No ona rzeczywiście miała starcie z tym demonem, ma twarz dosyć konkretnie pokierszowaną, nosi specjalną maskę, którą to maskę, jeżeli się przyjrzysz, to możesz zobaczyć w gabinecie w Muzeum Warrenów, tam oczywiście sobie leży na półce, a pomysł oryginalny, jak to bardzo często zresztą ma miejsce przy okazji serii Uniwersum Obecności, pani Mullins, właśnie ona była złolem pierwotnie w scenariuszu, nakręcono wszystkie sceny, no ale na stole montażowym stwierdzono, jednak to się nie zgrywa, jednak może zrobimy coś innego, że rzeczywiście ten demon z Anabel, to on będzie tutaj głównym złolem. Dodatkowo dorzucimy jeszcze stracha na wróble, oczywiście jak obejrzysz, to będziesz wiedzieć dokładnie, o co chodzi, a pani Mullins, jej rola została stonowana do, no tak naprawdę, do roli ofiary i pozmieniano. Wydaje mi się, że wyszło to tylko na dobre, no bo w tym momencie, skoro przez wszystkie te filmy mamy zawsze jakiś tam paranormalny byt, czy to diabł, czy demon, czy zakonnica, czy cokolwiek innego, czy zrozpaczona matka, a tutaj byśmy mieli po prostu zwykłą kobitkę, która stwierdziła, że jest źle, chociaż możliwe, że ten demon był ją opant, ale nieważne. W każdym razie dostaliśmy zmianę i wyszło to chyba wszystkim na dobrze. Film przy budżecie 15 milionów zarobił ponad 300. Grubo, prawda? Grubo. Wydaje mi się, według mnie jest to najlepsza część Annabelle. Nie ta pierwsza, akurat ta mi się podoba najbardziej. Ponieważ ten film był bardzo kasowy, o czym ci mówiłem przed chwilą, stwierdzono, ok, robimy kolejną część i za dwa lata dostajemy trzecią część, czyli Annabelle wraca do domu. Ta część kończy się w momencie, chciałbym powiedzieć, kiedy zaczyna się jedynka, bo wiadomo, jak mówiłem wcześniej, to jest tak zwany prequel, czyli fabuła poprzedza to, co się działo, ale nawet dostajemy kilka minut. To, co jest w jedynce i tutaj, tak naprawdę mamy pokazane z dwóch perspektyw. Dodajemy nam więcej informacji. W tym momencie, jeżeli chcesz, to możesz sobie spokojnie włączyć najpierw dwójkę, potem jedynkę i kilka scen się zazębi. Będziesz miała pokazane z dwóch perspektyw. Dosyć to ciekawie wygląda. A Annabelle 3, czyli Annabelle wraca do domu, jest to bezpośrednia kontynuacja jedynki. Więc tak naprawdę, jeżeli chcesz obejrzeć dwójkę, jedynkę i trójkę, no to możesz obejrzeć jako jeden film, bo kiedy kończy się jedna część, zaczyna się druga i jest to rzeczywiście w ciekawy sposób poprowadzone. Pojawiają się Warrenowie i no, zabierają tę Annabelle do siebie, do swojego gabinetu Muzeum Figur Dziwnych albo bardzo, bardzo dziwnych. I w tym filmie ma miejsce bardzo ciekawa sprawa. Otóż dokładnie wtedy, kiedy ten film ma miejsce, kiedy akcja się toczy, również w tym samym momencie toczy się akcja Obecności. Więc jak tak popatrzysz, to można obejrzeć Obecność i ten film w tym samym momencie. Pewnie trzeba byłoby dosyć konkretnie pociąć tą taśmę przysłowiową, taśmę filmową, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi. Ale tak, jest to jeden z tych zabiegów, które sprawiają, że no, coś ciekawego, coś nowszego. Dostajemy jak najbardziej nowe postacie, bo pojawia się Haron. Z mitologii oczywiście, osoby z umarłą miały mieć położone na oczach obole, które to właśnie Haron pobierał opłaty za przeprawienie ich przez Styx, żeby rzeczywiście tak to miało ręce i nogi. No wiadomo, każdy czas, każdy kraj, każde miejsce ma swoje inne wierzenia, więc rzeczywiście tak to było zrobione. Fajnie, ten aspekt mi się podoba bardzo. Pojawia się również Wilkołak i jakiś czas temu James Wan powiedział, że on może dostać również film, może nie film solowy, ale gdzieś tam może rzeczywiście pojawić się na chwilkę. Oprócz tego, że oczywiście pojawia się Haron, pojawia się Wilkołak, również pojawia się oni. Co? Nie pojawiają się oni, tylko pojawia się oni. Jest to zbroja samuraja, którą również może kiedyś tam dostaniemy osobny film o tym, no ale to już byłaby raczej chyba feudalna Japonia, więc możliwe, że całkowicie w dziwne miejsca by film podążył. A może to i lepiej, ponieważ no, ten film nie spełnił oczekiwań. Dość powiedzieć, że kiedy go zrobiono, zmontowano, dano do, może nie ocenzurowania, a żeby po prostu otrzymać certyfikat, to właśnie urząd odpowiedzialny za to stwierdził, okej, ten film nie jest bardzo straszny, nie dostaniecie R-ki. A
ale jak to, musimy mieć R-kę, bo wszystkie filmy miały R-ki. Nie. Więc postanowiono dorzucić, troszkę przemontować, dorzucić kilka F-ów. Wiadomo, o co chodzi, tam jedno dźgnięcie nożem, potem okej, to w porządku, no to teraz już jak najbardziej możemy dołożyć. Więc to tylko pokazuje, że nie wszystko miało ręce i nogi, tym bardziej, że postacie akurat są bardzo tandetne, wiesz, nie wchodź, wchodzę, nie otwieraj drzwi, otwieram drzwi i tak dalej, tych rzeczy rzeczywiście było bardzo dużo. A ilość rzeczy, które pojawiają się w Muzeum Warrenów, no rośnie dosyć konkretnie. Dostajemy telewizor przyszłości, który pokazuje wydarzenia na kilkadziesiąt sekund, nim będą miały miejsce. Bransoletka, która pozwala komunikować się ze zmarłymi, specjalne pianino i wiele oczywiście innych rzeczy. A Annabelle, no dlatego, że między innymi James Wan również wmieszał się w pewien sposób do DC, no wiadomo, reżyserowo Aquamana, no to Annabelle możemy zobaczyć właśnie w rzeczonym Aquamanie, możemy ją zobaczyć w Shazamie i rośnie ta jej popularność. Biorąc pod uwagę, że ten film również zarobił dosyć dużo pieniądzurów, bo 231 milionów dolarów przy budżecie 30, to jest dosyć sporo. I czy dostaniemy kolejną część? Teoretycznie historia jest zamknięta, ale jak najbardziej. Jeżeli włoska firma Mamona Casucci i Szmal będzie się zgadzało, jeżeli studio stwierdzi, okej, no może nie rozwijamy teraz dalej innych pomysłów, jak właśnie Harona, Wilkołaka, The Crooked Man, który tak naprawdę jest już zapowiedziany od dawien dawna i na razie z tym nic się nie dzieje, no to może stwierdzą, okej, no to może nakręcimy czwartą Annabelle, może będzie dobrze. Trójka już nie była dobra, a czwórka czy może być? No może być dobra, ale nie musi, ale jak wiadomo, studio zawsze ma ostatnie zdanie. Jeżeli chodzi o to, jak filmy powstawały chronologicznie, no to oczywiście pierwsze była Obecność, później to był 2013 rok, w 2014 roku otrzymaliśmy Annabelle, w 2016 była Obecność 2, w 2017 Annabelle, Narodziny Zła, oczywiście, że tak. Rok później była Zakonnica, w 2019 otrzymaliśmy dwa filmy, bo było to Topielisko, Klątwa La Llorona, a także Annabelle wraca do domu. W 2021 otrzymaliśmy Obecność 3, The Devil Made Me Do It. Więc tak to wygląda chronologicznie. A jak je oglądać, ażeby fabularnie to było chronologicznie? No tutaj już jest troszeczkę inaczej, bo pierwszym wyborem jest Annabelle, Narodziny Zła. Tutaj akcja ma miejsce w latach 1943, 52, 55, a także 67. Więc troszeczkę inaczej niż jak dostawaliśmy te filmy. Później dostajemy Zakonnicę. Są to lata 45, 52, a także 71. Dalej jest Annabelle, pierwsza część, czyli rok 67, oczywiście fabularnie. Później Obecność, rok 68 i 71. Annabelle wraca do domu. Jest to kolejna pozycja, czyli lata 68 i 72. Na miejscu szóstym jest Topielisko, Klątwa La Llorona, 1973 rok. Później jest Obecność 2, lata 76 i 77. No i ósmy film w tej kolejności jest to Obecność 3, Na rozkaz diabła. Tak te filmy powinny być oglądane chronologicznie, ale nie jak powstawały, tylko chronologicznie, fabularnie, żeby to miało ręce i nogi. No i oczywiście jestem tobie winien oceny, czyli od najgorszej do najlepszej. Powiem tylko, zanim podam swoją ocenę, według Rotten Tomatoes trzy najlepiej oceniane filmy z tego uniwersum to jest: na trzecim miejscu pojawia się Annabelle, Narodziny Zła, na drugim Obecność 2, na pierwszym Obecność 1. A najgorszym filmem, jak tylko możemy sobie wyobrazić, jest Zakonnica. Ma tylko 24% oceny, no ale rzeczywiście Annabelle pierwsza nie jest dużo lepsza. Ale moja ocena jest zgoła inna i na miejscu ósmym, bo jak do tej pory mamy 8 filmów, na miejscu ósmym pojawia się Topielisko, Klątwa La Llorona. Jest to rzeczywiście niedobry film, mimo oczywiście tych rzeczy, o których mówiłem. Na miejscu siódmym trzecia część Annabelle, czyli Annabelle wraca do domu, również słaby film. Na miejscu szóstym Zakonnica. I te trzy filmy z Uniwersum Obecności odradzam. Według mnie są to słabe filmy, jeżeli tak mówię, czyli to według mnie ocena 5 na 10 i niżej. Nie są to rzeczywiście filmy godne polecenia. Ale idąc dalej, na miejscu piątym Obecność 3, Na rozkaz diabła. Troszeczkę lepszy, ale też bez szału. Na miejscu czwartym Annabelle, pierwsza część. Tak, pierwsza część według mnie. Na miejscu trzecim lepsza.
Annabelle 2. Może dlatego, że rzeczywiście dostajemy dużo już ciekawostek, pojawia się oczywiście Valak i tak dalej, więc może dlatego, a może po prostu dużo fajniej straszy. Miejsce pierwsze i drugie są tak naprawdę jak dla mnie zamienne, aczkolwiek o taką rzecz wygrywa jedna część, dlatego na miejscu drugim według mnie obecność, a na miejscu pierwszym obecność 2. I taka jest moja lista, to jest moje 8 najbardziej ulubionych. Nie, no i jest to lista po prostu obecności, uniwersum obecności, oczywiście od najgorszego do najlepszego. Napisz mi w komentarzu, jak to jest u ciebie, czy podobnie, czy zgadzasz się, że La Llorona to jest po prostu kompletne dno i ten film po prostu nie powinien istnieć, mimo że zarobił mnóstwo pieniądzurów, a czy rzeczywiście Obecność 2 i Annabelle Narodziny Zła to są najlepsze części, oczywiście odpowiednio ze swoich no może nie cykli, bo to jest w sumie jedno wielkie uniwersum, ale ze swoich podgrup, podkategorii, jeżeli tak można oczywiście powiedzieć. Czy wytwórnia będzie robiła dalej filmy? Tak, patrzę w tym momencie na wynik finansowy. Tak, patrzę sobie na 4 października, bo dzisiaj właśnie nagrywam ten odcinek. 2 miliardy 132 milionów 716 tysięcy 805 dolarów. Tyle zarobiły wszystkie filmy w uniwersum obecności, więc jest to potężny zastrzyk finansowy i wytwórnia nie może czegoś takiego zignorować. Tym bardziej, że ażeby osiągnąć taki wynik, wydano zaledwie 178,5 miliona dolarów, więc można powiedzieć, że niemalże na czysto 2 miliardy. Ogromny pieniądzur, ogromny. A biorąc jeszcze pod uwagę, że Zakonnica wraca, jak do tej pory najlepszy wynik finansowy, że Obecność 4 i kilka innych projektów, no może być rzeczywiście bardzo, bardzo grubo. A my co? A my nic. Za tydzień lecimy z kolejnym cyklem w serii Kultowe Horrory, a jeżeli uwielbiasz takowe horrorowe, straszakowe recenzje, to sprawdź tę listę, bo tutaj takowych oczywiście, że tak, jest całe mnóstwo.